Dzień dobry, witam Krzysztof Sylwanowicz. Słuchając swoich filmików, o jak daleko sięgnę, bo nic za dużo ich nie zdążę obejrzeć, ale słuchając tyle, ile zdążę, no dużo się nauczyłem. Właśnie ostatnio przypomniałem sobie te prawdy, które podobno kiedyś umiałem, zaliczałem i nawet poprawnie wszystko rozwiązywałem i były dobre wyniki, ale samych zasad nie zapamiętałem. Zupełnie musiałem sobie teraz je na nowo odświeżyć. Ale zainspirowało mnie słuchanie moich filmików i zastanawianie się, czy mówię prawdę, czy nieprawdę, czy kłamię, czy się mylę. No i właśnie takim zaskoczeniem stwierdziłem, że w ostatnim filmiku powiedziałem, że pierwiastek z trzech przez pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech. I w tym momencie zrozumiałem, że pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to jest pierwiastek z dziewięciu. I tak naprawdę to trzy by trzeba podzielić przez pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech, bo to jest dopiero pierwiastek z sześciu. Nie wiem, czy prawdę mówię, ale będę sprawdzał następnym razem. Natomiast dzisiaj jeszcze to co sobie przypomniałem. O, już mój tok myśli się zatrzymał w momencie, kiedy powiedziałem, że zrobiłem coś źle. Nie zrobiłem nic źle. Nie zrobiłem nic źle, tylko cały czas mam ten sam problem z działaniami myszą. Żeby samą myszą, a nie palcem po ekranie, żeby samą myszą przemieszczać liczby czy zespoły liczb w równaniu wielomianów czy równaniu ilorazów tak naprawdę. Bo to chyba najłatwiejsza i najbardziej przejrzysta jest forma dla mnie, żeby to zobaczyć, jak miejsce, no można powiedzieć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, czyli jak wartość liczby zmienia sens, czy znaczenie, czy spojrzenie na rzeczywistość w zależności od tego, czy ta liczba jest po lewej na górze, czy po prawej na górze, czy po lewej na dole, czy po prawej na dole. No, cztery takie pozycje może mieć, w związku z tym można ją przemieszczać w cztery pozycje. W przypadku przemieszczenia jej w jakąś pozycję z lewa na dół, z lewa na prawo, z lewa na górze, na prawo, na dole, albo z prawa na dole, z prawa na górze, na lewo, na dole, to jak gdyby zmienić się musi coś. Coś musi przejść, coś innego musi przeskoczyć w inne miejsce. Jakaś inna wartość musi zachować równanie, zachować równość. Jakiś zmiana wartości pociąga za sobą odpowiednie zmiany wartości, nie zmienia kształtu równania, nie zmienia, nie przeskakuje ani z lewa na prawo, ani z prawa na lewo, ani z góry na dół, z dołu na górę, tylko po prostu no, zmieniają się inne wartości. Dlatego same pozycje przemieszczane w tym równaniu wielomianów, czy równaniu ilorazów, to jak gdyby same pozycje nie zawierają wartości, ale ta wartość od wszystkich elementów zależy wartość jednej z nich, dowolnej z nich. Każda od, od ka
Wartość każdej z nich zależy od wartości pozostałych trzech miejsc, mówiąc o dwóch prostych ilorazach. A w sumie to każde wyrażenie można sprowadzić, każde równanie można sprowadzić do równania ilorazów. I w tym momencie za każdą wartość można podstawić jakiś iloraz. Wyrazić ją w innych wielkościach, w innych wartościach. Każdą z wartości można również przedstawić za pomocą jakiegoś iloczynu albo ilorazu. Znowu tu jest dowolność, taka obiektowa dowolność właśnie, która pozwala na dostrzeżenie wielu zjawisk prawdziwych i jak gdyby niezaprzeczalnych, a w związku z tym pozwala na wyliczenie jakichś innych wartości na podstawie znanych informacji i znanych danych. Więc w związku z tym, gdyby się udało takie równanie zrobić, zapisać, wygenerować, to można by rozmyślać o tym, co zależy od czego i co jakie powinno być, żeby było dobrze. Żeby było dobrze, czyli żeby było równo, sprawiedliwie i żeby było niepolitycznie. Ani nie lepiej, lepszym, gorszym, gorzej, ani gorszym, lepiej, tylko później, albo lepiej, albo lepszym, gorzej, ale później. I tylko właśnie tak, żeby było sprawiedliwie. Zgodnie z twórcą systemu, z jego zamierzeniem. Wszystkie pozostałe wielkości się uzupełniają samoczynnie. Wyrównują się zgodnie z regułami, oczywiście. Różne reguły są. Mogą być matematyczne, fizyczne, historyczne, społecznościowe, jakieś właśnie polityczne. Z różnych punktów siedzenia są różne punkty widzenia, więc w związku z tym można stosować różne zestawy reguł, które mają zostać spełnione w te ograniczenia, aksjomaty, które muszą być zachowane przy tej zachowaniu tej równości proporcji, czy równości ilorazów. To dzisiejsze przemyślenie, to mówienie dzisiejsze już w tej chwili mnie zaczyna jeszcze inspirować i jeszcze pobudzać do dalszych wniosków, więc w związku z tym w tej chwili skończę i zajmę się myśleniem o tym, jakby to zrobić, żeby to było. Co by to było, gdyby mnie nie było? No właśnie, tak to jest, że chyba właśnie nic ktoś by mnie zastąpił.